Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie ministrze. Szczęść Boże. Panie ministrze, 12 czerwca 2019 roku to historyczna data. Ona będzie w przyszłości w podręcznikach do historii? Myślę, że to jest taka data, która będzie stanowić bardzo istotną cezurę, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, dlatego że tutaj konsekwentnie w okresie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy ten poziom bezpieczeństwa Polaków podnosi się i począwszy od szczytu NATO w Warszawie, przez implementację postanowień tego szczytu, wdrażanie ich w praktyce, czyli obecność żołnierzy amerykańskich, do tej deklaracji właśnie z 12 czerwca, kiedy 10 miesięcy po wizycie ostatniej prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, w spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, prowadziliśmy taką intensywną pracę, zwłaszcza Ministerstwo Obrony Narodowej, za co pan prezydent też dziękował ministrowi Błaszczakowi. I dzisiaj możemy mówić o tym, że ta deklaracja wprost zawiera zapisy o trwałej obecności żołnierzy amerykańskich, czyli mówimy o rozszerzeniu tej obecności w sensie ilościowym, bo mówimy o, czy to się pojawia w porozumieniu, informacja o co najmniej 1000. Wiemy, że w rozmowach pan prezydent Donald Trump mówił nawet o 2000 żołnierzy. Mówimy o wysuniętym dowództwie dywizyjnym, które ma być zlokalizowane w Polsce. Mówimy także o Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim. Mówimy o całej infrastrukturze, ale przede wszystkim tam w tej części politycznej i wśród tych punktów merytorycznych podkreśla się tą trwałą obecność żołnierzy amerykańskich, a wiemy z doświadczenia także historycznego, że ta obecność żołnierzy amerykańskich podnosi poziom bezpieczeństwa i to są dzisiaj bardzo ważne i dobre informacje dla nas wszystkich, dla telewidzów Telewizji Trwam, dla wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej, obywateli Rzeczypospolitej, bo ta obecność amerykańska obok unowocześniania polskiej armii, obok modernizacji polskiej armii, no przyczynia się do tego, że możemy powiedzieć tak, poziom bezpieczeństwa Polaków rośnie w okresie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. To będzie stała obecność, ale jednak jest informacja, że rotacyjnie żołnierze amerykańscy w Polsce będą się pojawiać. Co to oznacza? Mówimy o trwałej obecności, czyli mówimy o tym, że to jest oczywiście tak, że tutaj te ustalenia polegają na tym, że zapraszamy, Amerykanie uczestniczą, zwiększają swój udział i to już nie jest w perspektywie jakiejś terminowej, tylko mówimy o tym, że ta obecność ma być trwała. Ta rotacyjna formuła jest oczywiście związana także, to pan prezydent także to tłumaczył, z współczesnymi uwarunkowaniami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie żołnierzy na terenie państwa goszczącego. Też jest to korzystne z perspektywy zmiany, rotacji osób, które poznają teren, poznają warunki. Ja myślę, że i dla naszego sojuszu jest to korzystne, jeżeli chodzi o Amerykanów, którzy tutaj przybywają, amerykańskich żołnierzy i poznają naszą kulturę, poznają także uwarunkowania miejscowe, ale tak jak rozmawiamy, tych komponentów jest bardzo wiele, dlatego że to z jednej strony jest sprzęt typu drony amerykańskie, statki bezzałogowe, to jest funkcja zarówno i rozpoznania, jak i możliwość pełnienia funkcji bojowych. Z drugiej strony rozwój, rozbudowa tej infrastruktury w kontekście Drawska, poligonu. Wreszcie dowództwo, to jest bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o ten kontekst taki kluczowy, bo dzisiaj możemy powiedzieć, obecność amerykańska w Polsce to jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa nie tylko z perspektywy Polski, ale z perspektywy Europy, a już zwłaszcza z perspektywy tak zwanej wschodniej flanki NATO. I te porozumienie, które zostało podpisane wczoraj, ono jest dwuwymiarowe, bo z jednej strony tam jest ta część wstępna, która odnosi się do wartości ogólnych, ale tam jest i przywołanie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli mówiąc tak potocznie, jak się to formułuje, także tej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A ta druga część to są bardzo konkretne już zobowiązania dotyczące właśnie zwiększonego udziału ilościowego i jakościowego amerykańskiego w Polsce. I to są świetne informacje i to jest tak, że ta obecność żołnierzy amerykańskich, no to jest informacja, która na pewno powinna być przyjmowana przez wszystkich z zadowoleniem i z satysfakcją. I jest dzisiaj, bo ja patrząc na komentarze, widzę, że komentarze także poza Polską są bardzo pozytywne, a co szczególnie istotne, są pozytywne komentarze naszych sąsiadów, czy to państw bałtyckich, ale także sekretarza generalnego NATO, który także się w tej sprawie wypowiadał. Zresztą to a propos takiej planowej działalności pana prezydenta, pan prezydent spotykał się z Jensem Stoltenbergiem,
kilka dni temu w Brukseli przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Także partnerzy natowscy postrzegają to w kategoriach nie tylko współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej, ale umiejscowienie jest też tego w szerszym kontekście współpracy państw NATO. Amerykańscy żołnierze przyjadą do Polski, ale za infrastrukturę, z której będą korzystać, taką budowlaną, zapłacimy my, podatnicy. To jest naturalna rzecz, panie rektorze. My inwestujemy w infrastrukturę, ale ta infrastruktura zostaje w Polsce. Czyli mówimy o podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa Polaków, Polski i mówimy też, tak jak to tłumaczył wczoraj pan prezydent Andrzej Duda, o rzeczach trwale związanych z gruntem, o nakładach infrastrukturalnych i to są rzeczy zwykłe, tak? To jest kwestia podniesienia poziomu naszego bezpieczeństwa i my mamy ogromne dzisiaj wyzwania, jeżeli chodzi o modernizację polskiej armii, też będziemy te nakłady ponosić. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Trump, kiedy wypowiada się niezwykle życzliwie, ciepło na temat Polski, to z jednej strony przywołuje kwestie czy to Afganistanu, Iraku, polsko-amerykańskiego braterstwa broni, tego, że jesteśmy niezwykle lojalnym, rzetelnym partnerem, sojusznikiem, ale przywołuje także to, że jesteśmy właśnie sumienni, rzetelni, jeżeli chodzi o realizację zobowiązań sojuszniczych. My musimy wydawać coraz więcej na obronność. Wykorzystujemy także to, że jest dobra koniunktura. Chcemy wydawać więcej niż 2% PKB. Pan prezydent podpisał taką ustawę, którą też inicjował, że ten poziom 2,5% w odniesieniu do PKB będzie wydawane na obronność i tak byśmy musieli te środki wydatkować. Natomiast obecność żołnierzy amerykańskich to jest kilka korzyści, bo to jest oczywiście ten kontekst polityczny, o którym rozmawialiśmy, że obecność wojsk sojuszniczych najpotężniejszego światowego mocarstwa podnosi poziom naszego bezpieczeństwa. Pokazanie, że ten sojusz jest sprawny, jest efektywny, że to nie jest jedynie deklaratoryjne na papierze, ale że to są fizycznie żołnierze natowscy amerykańscy w Polsce. No i te zmiany, które są związane z tym wymiarem infrastrukturalnym, oczywiście, że to też jest infrastruktura, która w Polsce pozostaje. Ale sprzęt wojskowy, który Amerykanie przywiozą, to już za to zapłaci amerykański podatnik. To jest zawsze tak, że to jeżeli mielibyśmy tworzyć od podstaw, czy to brygadę pancerną, czy jakąkolwiek jednostkę sił zbrojnych, to wiadomo, że ten koszt jest jeszcze większy, jeżeli mówimy o tym, że ponosi go tylko jeden podmiot. Mniejszy jest relatywnie, jeżeli to jest współdziałanie. Natomiast tutaj ta współpraca jest obustronnie korzystna. Polska armia jest modernizowana. My także realizujemy zamówienia na najnowocześniejszą broń i to też nie ma co tego ukrywać, że odchodzimy od broni postsowieckiej. Takie są też wymogi czasu. Ale ten kontekst współpracy polsko-amerykańskiej, który jest podkreślany, no to jest wzajemkorzystna współpraca, oparta o wspólnotę wartości i bardzo dobre też relacje. Tutaj absolutnie wystąpienia wczoraj pana prezydenta, atmosfera, w której odbywała się ta wizyta, no jest taka budująca. Wczoraj to jest spektakularna prezentacja myśliwca piątej generacji F-35, które Polska też chce zakupić od Amerykanów. Bardzo spektakularna i to też pokazanie tej szczególnej kurtuazji, bo to komentatorzy amerykańscy też podkreślali, że zwykle czy zasadą jest to, że ta przestrzeń powietrzna nad Waszyngtonem, a w szczególności nad Białym Domem, no, jest taką przestrzenią, gdzie się nie pojawiają myśliwce, tak, mamy tam zakaz lotów, a tutaj był to gest taki też kurtuazyjny, no cała wizyta w takiej atmosferze bardzo serdecznej, a też nie jest tajemnicą, minister Błaszczak o tym mówił już kilka tygodni temu, że Polska w tym zakresie, jeżeli chodzi o myśliwce piątej generacji, także prowadzi rozmowy i chcemy, żeby polscy żołnierze, także polskie służby, jeżeli chodzi o lotnictwo, no miały dostęp do najnowocześniejszej światowej broni, czy wyposażenia, czy sprzętu, a mówimy tutaj o myśliwcach piątej generacji, to jest dzisiaj tylko niewielka grupa wybranych państw świata. Była też mowa oczywiście o wizach, to wciąż jest palący problem. Wielu Polaków zastanawia się, mówimy o wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale jednak Polak, jeśli chce pojechać do Stanów, potrzebuje wizy. Spodziewa się pan przełomu we wrześniu, chociażby przy planowanej wizycie pana prezydenta Donalda Trumpa w Polsce? Na pewno widać w tej sprawie bardzo duże zaangażowanie i życzliwość też administracji amerykańskiej. Pana prezydenta Donalda Trumpa, pani ambasador tutaj na miejscu w Warszawie, Georgette Mosbacher. To jest tak, że ta tematyka była bardzo mocno przez pana prezydenta podnoszona w trakcie rozmów w zeszłym roku. Dzisiaj widać, że strona amerykańska jest tutaj zorientowana. Przy okazji wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych był też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Krzysztof Kozłowski, który podpisywał porozumienie dotyczące kwestii związanych
z przestępczością, to jest też tworzenie pewnych takich warunków prawnych, żeby nasze przyłączenie do tego programu bezwizowego mogło być realizowane, no to też jest wskazanie, że to jest niezwykle prawdopodobne. Wiemy, mówił o tym pan prezydent Duda, że to jest bardzo realne, bo w zeszłym roku, według mojej pamięci, ten odsetek odmów to było niespełna 4%. Wiemy, że jeżeli on będzie spadał, a takie są oczekiwania, to jeszcze w ciągu tych 90 dni, o których mówił pan redaktor, o których mówili wczoraj prezydenci, jest możliwe spełnienie tego wymogu i przyłączenie Polski do tego programu bezwizowego. No to jest też rzecz niezwykle ważna, fundamentalna z perspektywy Polonii. No, prezydent dziękował wczoraj też Polonii amerykańskiej, ale utrzymywanie też tych więzi, kontaktów, bo to nie tylko kwestia zwiedzania Ameryki, tego chcielibyśmy swobodnie się przemieszczać po świecie i zwłaszcza do naszego bliskiego sojusznika, a z drugiej strony oczekiwania Polonii amerykańskiej, która ma ogromne zasługi, tak? Bo wiemy, że Polonia amerykańska i swego czasu bardzo mocno stała po stronie wstąpienia Polski do NATO, a dzisiaj ten sojusz polsko-amerykański, no to też prezydent Trump bardzo wyraźnie podkreśla, że Polacy, Polonia amerykańska, czy Amerykanie też polskiego pochodzenia, no to są ogromną siłą, wartością dodaną w Ameryce i oni też oczekują, że ten kontakt z Polską będzie dla ich krewnych, dla ich rodzin w Polsce łatwiejszy. Ważnym elementem tej wizyty jest też dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Mamy zapewnienie kolejnych dostaw skroplonego gazu do gazoportu w Świnoujściu, ale także jest umowa dotycząca współpracy przy budowie polskiej elektrowni atomowej. Tak, mamy te konteksty bardzo wyraźnie zaznaczone, bo pan minister Piotr Naimski też w tej wizycie uczestniczył. Zresztą za chwilę pan prezydent będzie się udawał do Houston, gdzie cały ten komponent związany z energetyką będzie przedmiotem bezpośrednio rozmów, ustaleń i forów. To jest z jednej strony kwestia zwiększenia, jeżeli chodzi o dostawy, zwłaszcza LNG do gazoportu w Świnoujściu, ale także mówi się o ropie, a wreszcie jest to kontekst tych wyzwań, które my mamy, jeżeli chodzi o polską energetykę. I tutaj Kancelaria Prezydenta jest absolutnie w te procesy też zaangażowana. W Kancelarii Prezydenta funkcjonuje Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego. To jest pewne odwzorowanie idei, która jeszcze z czasów Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego taki zespół funkcjonował. My w Kancelarii Pana Prezydenta Andrzeja Dudy też taki zespół powołaliśmy, no rozumujemy w takich kategoriach dość oczywistych, że ten element bezpieczeństwa energetycznego też jest fragmentem bezpieczeństwa, za które odpowiada prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj czy dokumenty przygotowywane przez pana ministra Naimskiego, czy pana ministra Tchórzewskiego, no też wskazują na te wyzwania energetyczne, a gdybyśmy mieli tego rodzaju inwestycje prowadzić, no to ten partner sprawdzony, wiarygodny, z dostępem do najnowocześniejszych technologii, no to jest ten partner, z którym warto w takich sprawach poważnych przedsięwzięć rozmawiać. Pan prezydent Andrzej Duda udał się do Stanów Zjednoczonych kilka dni po szczycie Trójmorza na Słowenii. To też jest potwierdzenie tego, że Polska chce w ramach tego gremium stworzonego przez pana prezydenta wspólnie z panią prezydent Chorwacji działać i współpracować też strategicznie ze Stanami. Absolutnie jest tak, że my dzisiaj występujemy, można powiedzieć, w kilku rolach, bo z jednej strony oczywiście przede wszystkim to jest wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. No z drugiej strony, jeżeli rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, Polska jest jednym z liderów tego formatu bukaresztańskiej dziewiątki, a tak jak trafnie pan redaktor mówi, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, po raz kolejny się zdarzyło w ten sposób i to też nie jest przypadkowa koincydencja, to są nasze działania, to są uzgodnienia także, która polega na tym, że bezpośrednio po szczycie inicjatywy Trójmorza, inicjatywy, która jest inicjatywą łączącą państwa Unii Europejskiej, ale tu są ogromne wyzwania infrastrukturalne, jeżeli chodzi o połączenia drogowe, kolejowe, jeżeli chodzi także o infrastrukturę dotyczącą sieci, to są wyzwania, które z jednej strony są bardzo duże, z drugiej strony to jest oczekiwanie też i zaproszenie dla kapitału amerykańskiego, że w tej części Europy można inwestować, ale wreszcie to jest kontekst taki, że wszelkie prognozy pokazują ten potencjał państw inicjatywy Trójmorza, także w kontekście zwiększającego się udziału tych państw, jeżeli chodzi o produkt ogólny państw Unii Europejskiej. To jest bardzo dzisiaj dynamicznie rozwijająca się część Europy i prezydent też w pewnym sensie wykorzystując swoją wizytę mówi w imieniu jako emisariusz też państw inicjatywy Trójmorza.
Był ten element polityczny, teraz też rozpoczyna się ten element gospodarczy, energetyczny wizyty pana prezydenta. Zapowiedź też spotkań z amerykańskimi gigantami, tam też jest zaplanowane spotkanie z Googlem. Czego możemy się spodziewać po tych spotkaniach? To jest bardzo bogata agenda, bo to jest tak, że mówiliśmy o energetyce i mówimy w tym kontekście o Houston, ale mówiąc o Houston, mówiąc o Teksasie, możemy także powiedzieć o takiej bardzo ważnej inicjatywie, która myślę, że będzie dla telewidzów także interesującą. My współpracujemy z MD Anderson. W Houston dojdzie do podpisania porozumienia ministra zdrowia, pana profesora Szumowskiego, z przedstawicielami MD Anderson. To jest takie największe w Stanach Zjednoczonych centrum, które zajmuje się problemami onkologicznymi. I te doświadczenia teksańskie, jeżeli chodzi o profilaktykę, rozpoznawanie chorób nowotworowych, jeżeli chodzi o innowacyjne też terapie, jeżeli chodzi o leki, jeżeli chodzi o technologie, to jest coś, co my dzisiaj chcemy także odnosić do warunków polskich. W Polsce na skutek inicjatywy pana prezydenta została przyjęta ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, tak zwanym Cancer Planie, który będzie w tym roku opracowany. I tutaj też korzystamy z tych doświadczeń amerykańskich. Kancelaria prezydenta z MD Anderson także współpracuje. Ja miałem zaszczyt ten projekt pana prezydenta dotyczący Narodowej Strategii Onkologicznej procedować w polskim parlamencie, a wcześniej też miałem zaszczyt pana prezydenta reprezentować z projektem ustawy o przeciwdziałaniu czerniaka, gdzie też to było pokłosie doświadczeń i współpracy i postulatów środowisk onkologicznych, więc także ta problematyka służby zdrowia. I tak jak pan redaktor powiedział, później oczywiście w Houston także spotkania z Polonią, bo prezydent zawsze o Polonii pamięta i to jest bardzo istotna część tej wizyty. A później także forum biznesowe, także firmy, które się pojawiają w otoczeniu pana prezydenta i rozmowy z gigantami, którzy w Polsce dzisiaj już inwestują, takimi jak Google, takimi jak YouTube, którzy tworzą tu miejsca pracy. Mamy świadomość tego, że w Polsce zdolni młodzi ludzie kończą studia. Chcielibyśmy, żeby tutaj kapitał amerykański się pojawiał także w zakresie tych najnowocześniejszych technologii informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego, a mamy tam sprawdzonych także kooperantów, chociażby pani prezes Wójcicki też w Polsce już była. To są rozmowy, które są jeszcze przed prezydentem. Ta agenda jest bardzo bogata. Wczorajsza konferencja panów prezydentów była też okazją do lekcji historii, bardzo prostej, ale też wybrzmiało to bardzo mocno. Pan prezydent przypomniał, jak polska historia wyglądała, jak musiała się zmagać z ciężarem II wojny światowej, ale też czasów komunizmu i tak naprawdę postkomunizmu, bo tam było pytanie o reformę wymiaru sprawiedliwości. Ja byłem niezwykle dumny jako obywatel Rzeczypospolitej, a zresztą dzisiaj będąc w Sejmie odbierałem też gratulacje od parlamentarzystów różnych opcji, bo wystąpienie pana prezydenta, najpierw taki, można powiedzieć, mini wykład dotyczący relacji polsko-rosyjskich, naszego miejsca w Europie, uwarunkowań także historycznych stosunków polsko-rosyjskich, który był przecież adresowany nie tylko do nas, Polaków, którzy słuchaliśmy tego wystąpienia, ale do strony amerykańskiej, przedstawicieli mediów amerykańskich, wszystkich zaproszonych gości. No to było świetne wystąpienie prezydenta, wybitne, gdzie było widać, jak prezydent ma i wiedzę, i biegłość, i łatwość wypowiadania się. Zresztą prezydent z łatwością wypowiadał się wczoraj w Stanach Zjednoczonych, czy to po angielsku, czy po polsku. I widać też, jak pełni w sposób absolutnie godny tą funkcję najwyższego przedstawiciela państwa polskiego. I podobnie, jeżeli chodzi o kwestię dość oczywistą tego pytania dotyczącego polskiej demokracji, no to jest rzecz zrozumiała, to co pan prezydent wczoraj tu tłumaczył. Zresztą można powiedzieć, że i w Ameryce też są podobne uwarunkowania, że nie wszystkie media akceptują wynik wyborów w tym sensie, że jest pewien atak medialny, tak, na polityków, którzy są nieakceptowani. I tutaj doświadczenia polskie też pokazują, że my dzisiaj mamy absolutnie swobodę wypowiedzi, wolność manifestacji, mamy bardzo mocną i świetnie funkcjonującą demokrację. Najlepszym dowodem jest wzrastająca frekwencja, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. No, z drugiej strony mamy rozgoryczenie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica wygrywa te wybory z takim wynikiem, który jest najlepszym wynikiem w 30-leciu odrodzonej, wolnej, demokratycznej Polski.
no to oczywiście, że pojawiają się tacy, którzy będą krytykować. Można krytykować, jest prawo do krytyki osoby publicznej, jest swoboda wypowiedzi, natomiast no absolutną nieprawdą i tutaj prezydent musiał zareagować bardzo mocno, jest tego rodzaju wypowiedź, jakoby nie wiem, w Polsce była zagrożona demokracja czy praworządność. To bzdura. Widzowie telewizji Trwam to wiedzą, ale nie wszyscy na całym świecie to wiedzą i dlatego prezydent też wprost mówił, że no nie można pewnych uproszczonych ocen motywowanych niekiedy przez prasę, przecież z punktu widzenia tego, jaki ta prasa ma wymiar czy charakter, o jakich poglądach tam autorzy się wypowiadają, powielać tak i multiplikować takich fałszywych jakichś i uproszczonych poglądów. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Ja państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.